amigos, witam was w San Cristobal, w indiańskiej stolicy Meksyku. Miejscowość położona na południu kraju, w stanie Chiapas, blisko granicy z Gwatemalą, zamieszkała przede wszystkim przez Indian z plemienia Majów, czy też raczej z różnych grup majańskich. A to, co słyszycie, to jest typowa muzyka dla tego regionu Meksyku, nazywana właśnie marimba. No i zobaczcie, na środku placu są takie właśnie, jest takie charakterystyczne podwyższenie, które nazywają kiosko. No i tutaj możemy posłuchać tej muzyki, no i ludzie też sobie bardzo często tańczą. Zobacz, tutaj mamy taki zespół, który gra właśnie muzykę marimba. Marimba brzmi bardzo fajnie, tak delikatnie. Jest to muzyka sprowadzona do Gwatemali, wtedy to się nazywało Kapitania Gwatemali, część wicekrólestwa Nowej Hiszpanii, czyli Meksyku. Zostało to sprowadzone właśnie w te rejony świata przez niewolników afrykańskich, sprowadzanych właśnie do pracy. Natomiast z czasem instrument stał się popularny wśród lokalnych Indian. Teraz jest takim typowym regionalnym instrumentem w Gwatemali. Wspaniały klimat San Cristobal de las Casas, jedno z najwspanialszych miejsc w tym wspaniałym kraju, jakim jest Meksyk.